Cześć! Hej! Witamy Was w następnym odcinku naszego podcastu. I dzisiaj będziemy poruszać troszeczkę inny temat niż zwykle, dlatego że nie będziemy rozmawiać na temat żadnej książki albo całej serii książek, a o czymś nowym, ale o czym już wspominałyśmy, że chciałobyśmy kiedyś zrobić, czyli będziemy rozmawiać o serialu. Tak, i chyba jedynym serialu, który obejrzałyśmy razem do końca. Oj tak, w sumie dosłownie ostatni sezon oglądałyśmy razem. Co świadczy o wielu rzeczach, jaka będzie nasza opinia, bo z naszym czasem, z naszymi chęciami jest bardzo różnie. A mogę powiedzieć, że na trzeci sezon czekałyśmy z wielką niecierpliwością. Tak, tak. I można od razu na wstępie powiedzieć, że właśnie ten trzeci sezon wcale nas nie zawiódł, a wręcz przeciwnie. Zakończył się świetnie. Tak. I od samego początku do samego końca trzymał w napięciu, ale może powiedzmy, nie trzymając w napięciu naszych słuchaczy. Ale wiesz, to jest piękny wstęp, żeby ich zachęcić do dalszego słuchania. Okej. Że warto, że to jest opinia, której zgadza się i jakby ma takie... Tak, to jest dobry serial. Dobrze, nie, ja już nie będę przedłużać. Będziemy dzisiaj rozmawiać o niemieckim serialu Dark. Który możecie zobaczyć na Netflixie. Wydaje mi się, że nawet chyba to jest Netflix Original. Tak, wydaje mi się, że ten serial ogólnie był jakby od początku na Netflixie. Tak. W sensie, wiesz, jak jest Netflix Original, to jest nagrywany przez Netflixa. Okej. Dziękuję za doinformowanie mnie. Każdego dnia czegoś nowego się uczy. Dobrze, to jest to niemiecki serial. Niemiecki serial właśnie... W języku niemieckim. Okej, ale my jesteśmy zabawne. Dobrze, tak. I o czym jest ten serial, Wiktoria? Wow, pytanie do mnie. To mnie wkopałaś. Serial opowiada o tak naprawdę podróżach w czasie. Nie ma co się oszukiwać. Właściwie dowiadujemy się tego praktycznie na samym początku. Tak, to są dwa albo trzy pierwsze odcinki. No i tak naprawdę widzimy sytuację w większości na samym początku z perspektywy Jonasa. Jonas jest właśnie jedną z tych takich głównych postaci, wokół której cała historia się kręci. Poznajemy Jonasa w momencie, w którym przeżywa takie ciężkie chwile w swoim życiu, po tym jak jego ojciec popełnił samobójstwo. A dokładnie w tym samym czasie, w niewielkim odstępie czasu zaginęła dwójka dzieci. Tak, zaginęła dwójka dzieci. Na początku zaginął jeden chłopak, on był mniej więcej w wieku Jonasa, tak mi się wydaje. A potem zaginęła osoba, która była już dosyć blisko z Jonasem, bo tak. Był to młodszy brat jego najbliższych przyjaciół i zaginął na jego oczach, można powiedzieć. On był świadkiem całej tej sytuacji tak naprawdę. Chociaż nie widział konkretnie, co się stało. Tak, ale był ostatnią osobą, która widziała tego chłopca. Dlatego dużo rzeczy się później dzieje. I w ogóle te porwania mają miejsce pierwszy raz od 33 lat. I powiem tutaj od razu, że ten serial świetnie gra z liczbami, z różną, właśnie z taką symboliką. I to jest bardzo, bardzo duży plus. I właśnie ta liczba 33 jest bardzo kluczowa w całym serialu, bo tak naprawdę sam serial przenosi się w różnych odstępach czasu, w różnych okresach czasu, tak. Właśnie co te 33 lata. Więc widzimy tak naprawdę postacie i to całe miasteczko właśnie w różnych odstępach co 33 lata. Tak, bo w ogóle cała akcja dzieje się w miasteczku, niemieckim miasteczku Winden. I co jest ważne w tym miasteczku? Ważna jest elektrownia atomowa? Jędrowa? Coś takie. Atomowa to jest jędrowa. Matwis! Tak, i elektrownia odgrywa bardzo dużą rolę, ale jeszcze większą rolę odgrywa inne miejsce, ale to może w części już tej bardziej dla spoilerów. A teraz powiemy wam bardziej ogólnikowo. Więc znając fabułę, tak naprawdę możemy właśnie przejść bardziej do naszej oceny. I sam... ja bym sama osobiście zaczęła od charakteru całego serialu i jego nastroju. Tak, i to jest w ogóle coś, co się bardzo wyróżnia na tle innych seriali mimo wszystko. Bo
cała, wszystko gra tak jakby na korzyść nastroju. A nastrój nie jest optymistyczny, nastrój jest bardzo depresyjny. I bardzo mroczny. Tak, ja bym i bardzo definitywnie mroczny. Dodała, że jest bardzo, bardzo, bardzo mroczny. I też powiedziałabym, że taki surowy, bo jest tam dużo przekleństw, jest tam ukazane po prostu życie nastolatków. Przynajmniej części, bo to jest bardzo, bardzo mała część tak naprawdę całej historii, ale jest. W sumie tak naprawdę ta historia też nie odnosi się stricte do życia właśnie albo od samych nastolatków, ale też właśnie porusza tematy i problematykę osób dorosłych w serialu, osób starszych w serialu, dzieci w serialu. Tak naprawdę porusza historię każdej głównej postaci, a jest ich tam z czasem dużo. Bo tak naprawdę cała historia bazuje na kilku rodzinach i właśnie jest opowiadana w tym serialu historia tych rodzin, historia poszczególnych członków tych rodzin na przestrzeni lat. I właśnie to jest piękne w tym serialu, że tak naprawdę poznajemy każdą postać od najmłodszych lat do bardzo często w przypadku większości postaci do ich śmierci. I tak naprawdę poznajemy ich całe życie, poznajemy ich całe historie. I mamy taką wielką perspektywę na wszystkie relacje i jesteśmy w stanie kompletnie zobaczyć, jak się zmieniają te postacie, ich charaktery, ich podejście do życia przez lata. Co je ukształtowało. I to jest, myślę, że jedna z najbardziej ważnych rzeczy, żeby zrozumieć to, co się dzieje. Tak, i żeby mieć właśnie taką większą perspektywę, bo właśnie to może nas wprowadzić do tej części, jak dobrze skonstruowany jest ten serial. Jaki on jest domyślony, jakby dopięty na sam na ostatni guzik. Tak. Na ostatni guzik, tak. Tam nie ma żadnego wątku, który zostałby zostawiony. Nawet nie będziemy mówić, o jaki wątek chodzi, bo to byłby spoiler, ale w samej końcówce jest poruszony wątek, który jako widzowie myślimy, że został opuszczony, a on przed samym zakończeniem, tak naprawdę już po takiej kulminacji, można powiedzieć, został poruszony. I autorzy jakby mówili właśnie widzom, że tak, pamiętamy o tym wątku, ale nie dowiecie się, o co w nim chodziło. Tak, to jest w ogóle taki świetny dodatek, żeby zauważyć, że ci autorzy rzeczywiście też zwracają uwagę na widownię i myślą o tym, co będzie myślał widz, co właśnie dodaje temu serialowi właśnie tej tajemniczości. Bo tak naprawdę widać, że autorzy zastanawiali się, co zrobić, jak to napisać, jak to skonstruować, żeby wprowadzić właśnie osobę oglądającą w taki nastrój bardzo do kontemplacji, do zastanawiania się, co się stanie, do właśnie tworzenia różnych teorii na ten temat, co jest właśnie też bardzo świetną częścią. I zostało to tak naprawdę przemyślane do końca, że jest to, ten serial ma 3 sezony i jest to serial zamknięty i według mnie to jest bardzo dobry zabieg i bardzo dojrzały zabieg, bo dobrze jest wiedzieć, kiedy skończyć serial, żeby dalej był bardzo dobry i żeby nie przedłużać wątków na przykład. I w sumie taką rzeczą, która dodaje, można powiedzieć, naszemu właśnie plotowi takiej zawiłości i tak naprawdę materiału do rozwiązania. Tak, do kontemplacji, do w ogóle zastanawiania się i przede wszystkim tworzenia teorii, są relacje. Tak, są relacje pomiędzy ludźmi w tej wiosce, w tym mieście, przepraszam, nie będziemy umniejszać Winden, bo mają nawet swoją elektrownię, więc relacje tych ludzi są tak skomplikowane, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj do czynienia również z podróżą w czasie, wszyscy możemy się domyślać, jak to się skończy. Tak, to jest chyba taki pierwszy spoiler, o którym możemy powiedzieć, to jest właśnie to, że te podróże w czasie mają wpływ na takie... Praktycznie wszystko. Wydaje mi się, że ja bym to określiła na relacje rodzinne, które nigdy nie miałyby miejsca, gdyby właśnie nie było tych podróży w czasie. Co wam może dużo was naprowadzać w kierunku takim, że tam jest naprawdę
wielki bałagan w drzewach genealogicznych. Tak, ale nie będziemy teraz o tym więcej mówić, bo to jest jeszcze część bez spoilerów. Zaczęliśmy część ze spoilerami i taką kolejną częścią... Czy to są mocne spoilery? Powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że nie. Dlatego, że to jest taki serial, którego nie powinno się oglądać właśnie ze spoilerami, bo tak naprawdę to niszczy całą zabawę oglądania tego serialu, bo jeżeli nie ma się jakby na temat czego zastanawiać, to ten serial traci na swojej atmosferze. Ale no, tą częścią, o której byśmy następną chciały porozmawiać, to jest właśnie ta wielowymiarowość i jak bardzo rozciągnięty w czasie jest ten serial, bo tak jak mówiłam już troszeczkę na wstępie, o tym napomknęłam, albo ty o tym mówiłaś, ale bynajmniej tak naprawdę co 33 lata jesteśmy właśnie w stanie być w danym okresie czasowym. Tak, bo akcja dzieje się tak naprawdę w różnych... Główna akcja dzieje się w 2019 roku, na początku całego serialu. Dzieje się też akcja w 1980, którymś, tak żeby było 33 lata wstecz, ale teraz nie wyliczę na szybko, matwis. I 33 lata przed tym 1980 którymś i 30 lat przed tym 1953. Czyli bodajże. Tak naprawdę i no i jeszcze tak naprawdę 33 lata do przodu od 2019. Tak. Więc mamy tak naprawdę 5 różnych sfer czasowych i tak naprawdę właśnie widzimy 5 różnych okresów, nie dość, że w kulturze, co jest niesamowicie właśnie przedstawione, bo tak naprawdę widzimy, że jesteśmy w innym okresie, przez ubiór postaci, przez to, jak się zachowują, przez to, jakie problemy społeczne są w danym momencie. To, i przechodząc dalej właśnie do tego, jakie postacie widzimy i właśnie, że jesteśmy w stanie zobaczyć członków rodziny, na przykład postaci, które znamy z 2019 roku i poznawać ich historię, poznawać ich dramaty i ich relacje i ich problemy. No i właśnie tak naprawdę na podstawie tego mamy 5 sfer czasowych, które tak niesamowicie rozciągają nam całą historię. Bo cała historia wcale nie trwa długo. Ta cała historia wydaje mi się, że trwa około tygodnia. Przynajmniej w drugim sezonie jest to tam rozciągnięte, 3 dni są bardzo długo rozciągnięte, ale to teraz nie jestem pewna, bo ja też nie chcę wprowadzać nikogo w błąd, więc... Ja powiem szczerze, że nie zwracałam na to uwagi. Tam się dzieje tak dużo, że ciężko jest zwrócić uwagę na wiele szczegółów. Tak, i to jest prawda, że nie wiem, czy to jest trochę jako wada, ale ten serial potrafi być bardzo męczący w ilości rzeczy, które się dzieje. I warto sobie robić przerwy, jeśli komuś faktycznie zależy na to, żeby dobrze zrozumieć, bo ilość informacji, która jest w jednym odcinku, potrafi naprawdę przytłoczyć. Ilość dziwnych rzeczy, które się dzieją, potrafi bardzo przytłoczyć. I mnie na przykład przytłoczyło. Dla mnie definitywnie bym powiedziała, że to nie jest serial do binge-watching. Nie jesteście w stanie usiąść i przelecieć całego sezonu na jednym posiedzeniu. No, jesteście w stanie, tylko ile z tego wyniesiecie, jak bardzo się wymęczycie, to jest swoją drogą, więc ja bym osobiście nie polecała oglądać tego jeden za drugim, tylko robić sobie chwilę odstępu czasowego, żeby przyjąć te wszystkie informacje. I biorąc pod uwagę w ogóle jeszcze cały nastrój, bo jak już mówiliśmy, jest to dosyć ciężki nastrój, dosyć depresyjny nastrój i bardzo łatwo jest przeoczyć różne niuanse, które właśnie autorzy próbują nam tam wpleść, a one to naprawdę zwiększa jakość oglądania i przyjemność nie oglądania. Nie warto tego zobaczyć tak, żeby zobaczyć, że no widziałam. To jest serial, z którym rzeczywiście warto usiąść i się nad nim skupić, bo jest po prostu bardzo dopracowany i nawet z samego szacunku do autora wydaje mi się, że po prostu można by było się nad tym skupić. Bo to jest naprawdę, każda minuta tego serialu ma w sobie coś. Tak. I ma jakieś znaczenie. I wydaje mi się, że nawet sekunda w tym serialu nie jest zrobiona tak po prostu. Wszystko jest dopracowane. I dlatego ta historia zatacza takie piękne kółka.
Widzę, że znowu doszliśmy chyba do części bez spoilerów i takiego bardziej podsumowania. Tak, tak. Wydaje mi się, że teraz możemy przejść tak naprawdę do podsumowania i naszej końcowej oceny, aczkolwiek wydaje mi się, że też każdy z Was już jest w stanie odczuć, jaka jest nasza ocena, dlatego że o tym serialu tak naprawdę nie słyszycie od nas zbyt dużo negatywnych rzeczy, może poza faktem, że umie być męczący. Tak, i wydaje mi się, że w ogóle to, że mówimy tutaj na tym kanale o serialu, jest, nie jest też bez powodu, bo mamy tendencję, przynajmniej ja, do niekończenia seriali, które nie do końca nam się podobały, chyba że na przykład są krzywdzące i chcemy komuś przekazać to, że co nie do końca może być dobre. Więc myślę, że wtedy w takich sytuacjach mimo wszystko warto jest obejrzeć do końca, żeby obiektywnie wydać ocenę. Ale tak, jest to serial zdecydowanie bardzo pozytywnie przez nas oceniane, bardzo wysoko. I bardzo warto obejrzenia chociaż raz w życiu. Czy opłaca się to oglądać po raz drugi? Niekoniecznie. To tak naprawdę po raz pierwszy, ta pierwsza ocena, pierwsze wrażenia są najlepsze. I no i definitywnie polecamy każdemu, kto jeszcze tego nie widział, żeby to zobaczyć. I dać sobie troszeczkę więcej czasu na oglądanie tego serialu, skupić się nad nim, kontemplować. Dzisiaj lubię używać tego słowa kontemplacja. Jeszcze w sumie dodam tutaj na końcu, bo to dotyczy końcówki. Oczywiście nie będziemy spoilerować, ale końcówka jest bardzo dobrze dopracowana i według mnie, każdy kto go widział, albo też każdy kto go zobaczy, zauważy takie, można powiedzieć, refleksyjne przesłanie, bo tą końcówkę można interpretować na wiele sposobów. I szczerze powiedziawszy, mnie usatysfakcjonowała. Szczerze powiedziawszy, też się jej nie spodziewałam, ale usatysfakcjonowała mnie. Właśnie sam fakt, że nie byliśmy w stanie, większość ludzi wydaje mi się nie było w stanie założyć, że tak to się skończy. Bo w sumie wpłynęło na to, że ta końcówka była tak, tak świetna. Kończąc trzeci sezon, czyli już jakby zbliżając się do końca, i wiemy, że się zbliżamy do końca i widzimy, jak to wszystko jest zagmatwane, nie wiemy, co się stanie, nie wiemy, jak w ogóle twórcy chcą rozwiązać to wszystko, załóżmy w tych ostatnich dwóch odcinkach, bo nie pamiętam, jak to tam było z plotem. To co się stało, to jest to jest bardzo satysfakcjonujące. Tak. Pomimo faktu, że nie wiem, czy to jest spoiler, raczej nie, to jest moje odczucie. Mnie ta końcówka trochę zabolała. Tak. Ale mimo wszystko, teraz, jak się nad tym zastanowię, nie wyobrażam sobie, żeby to się skończyło inaczej. Tak. Bo to było idealne zakończenie. I wydaje mi się, że na tym możemy dzisiaj skończyć. Nie, ja chcę powiedzieć jeszcze ostatniej rzeczy. Bo jak już powiedzieliśmy wcześniej, ja wiem, że my nigdy tego nie skończymy, ale po pierwsze jest super gra z liczbami, a po drugie jest bardzo dużo nawiązań do fizyki. Bardzo dużo nawiązań do takich różnych zjawisk, też naukowych. Plus, nie wiem, czy nie było cytatów na początku w pierwszym sezonie. Zadajesz bardzo trudne pytanie, bo powiem ci, że nie pamiętam. Wydaje mi się, że na początku jednego z pierwszych odcinków był cytat i bardzo mi się podoba, że było to tam poruszenie, że było nawiązanie do takiego, można powiedzieć w cudzysłowie, normalnego świata. Właśnie często te takie nawiązania właśnie do nauki, do fizyki, do tego, czemu tak się dzieje i w ogóle całe wyjaśnienie podróży w czasie w tym serialu było bardzo dobrze zrobione. I jeżeli ja szybko jeszcze dodam, jeżeli mówimy właśnie o kwestii naukowej, to też było całkiem przemyślane, to nie miało się odczucia, jakby się oglądało fantastykę, pomimo tak. faktu, że to jest serial fantastycznej tematyce. To nie miało się właśnie wrażenia, że to jest fantastyka, ponieważ te przemyślenia właśnie naukowe miały sens i to co, wszystkie, cała jakby przyczynowo-skutkowe, jak to się nazywa? Ciąg przyczynowo-skutkowy. I cały ciąg przyczynowo-skutkowy miał sens. Tak. Tak więc to może już na tyle z naszego usilnego przekonywania, desperackiego wołania o uwagę, żebyście tylko obejrzeli ten serial, bo jest naprawdę warte obejrzenia. I myślę, że na dzisiaj możemy skończyć. Wydaje mi się, że tak. Że jak tak dalej pójdzie, to zrobimy Wam same spoilery. A rzeczywiście warto jest zobaczyć to samemu. Tak. To dziękujemy bardzo za uwagę. Jeśli Was zainteresowałyśmy, to zapraszamy do oglądania. I obiecujemy Wam, że jeżeli się w to wkręcicie, to nie przestaniecie o tym rozmawiać ze znajomymi przez najbliższy miesiąc. Tak, tak. Bo to jest naprawdę, naprawdę godne uwagi serial. Więc dziękujemy jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia w
w następnym tygodniu. Pa, pa!